Po roznegliżowanej sesji Marianna Schreiber odpowiada zaprosiła go w wyjątkowe miejsce. W sieci zawrzało, gdy Marianna Schreiber zamieściła na swoim profilu na Instagramie zdjęcia ze swojej świątecznej sesji. Żona ministra Łukasza Schreibera pozuje na nich, kusząc odkrytym brzuchem i zgrabnymi nogami. Pojawił się nawet komentarz znanego duchownego ojca Grzegorza Kramera, który zastanawiał się, co takie zdjęcia mają wspólnego ze świętami. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź celebrytki. Marianna wrzuciła do sieci swoje przemyślenia na ten temat i zaprosiła jezuitę na wyjątkowe wydarzenie. Marianna Schreiber zyskała popularność dzięki udziałowi w programie Top Model. Od tego czasu jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie często zamieszcza sesje zdjęciowe. W domu u Schreiberów przygotowania do świąt Bożego Narodzenia ruszyły pełną parą. Marianna postanowiła nawet zrobić sobie świąteczną sesję. I tak 11 grudnia żona ministra zapozowała u siebie w domu. Gdy otwiera prezenty mikołajkowe, celebrytka kusi na nich swoim wysportowanym ciałem. Spódniczka mini odsłania zgrabne nogi, a krótki top podkreśla walory Marianny i jej płaski brzuch. Na takie zdjęcie nie mógł zostać obojętny znany duchowny, ojciec Grzegorz Kramer, który zamieścił w sieci pytanie. Przepraszam, ale co wspólnego mają te zdjęcia ze świętami? Roznegliżowana Marianna Schreiber kusi gładkim brzuchem. Znany duchowny nie wytrzymał. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź żony ministra. Marianna wyczerpująco odpowiedziała znanemu jezuicie. We wpisie na Instagramie tłumaczy mu, że czas oczekiwania na narodziny Jezusa jest czasem radości, a nie smutku. Dodała, że na szczęście w Polsce kobiety nie muszą ukrywać swojej kobiecości, nawet w czasie świąt. Mam czapkę Mikołaja, jestem ubrana, a nie rozebrana, jestem w domu, a nie miejscu publicznym. Nikogo poza fundamentalistami islamskimi i innymi nie obrażam. Na szczęście w Polsce kobiety nie muszą chodzić zakryte w 100% tylko z otworem na oczy. Nie zamierzam odbierać sobie kobiecości, bo Boże Narodzenie to jednak niewielki post i pokuta, tylko wyczekiwanie na narodziny Jezusa. Nie naruszam prawa. Nie uprawiam pornografii. Napisała Schreiber na Instagramie. Tłumaczy dalej, że w przeciwieństwie do innych celebrytów, jej sesja świąteczna była skromna i bez przepychu. Zapewnia również, że święta zamierza spędzić rodzinnie i także na zadumie i wspólnym kolędowaniu, na które zaprasza ojca Kramera. Święta idą, nastawiam się na ich duchowe przeżycie i radosne, bo nie zamierzam się prywatnie smucić, to czas rodzinny. Przecinek moja córka jest w scholi, regularnie śpiewa podczas mszy świętej niedzielnej. Zapraszam księdza na wspólne kolędowanie 18 grudnia na Mokotowie. Jak napisała, tak zrobiła. Co teraz stanie się z Marianną Schreiber? Żona ministra PiS pokazała niegrzeczne zdjęcie w mini.